Zaraz pojawi się zespół i zaśpiewamy pieśń Postanowiłem. Jest zespół. Jak to dobrze, że ten basen tutaj stanął. Ja pamiętam, jak jadąc na kamp, zastanawiałem się, kupować ten basen, czy nie kupować, bo to wydatek, a nie wiemy, czy będzie chrzest na pewno. I jaka to niezwykła okoliczność, błogosławieństwo, jak basen stanął, to stoi i jest kolejny chrzest. Zastanawiamy się, czy go przypadkiem na dłużej nie zostawić, jeżeli on tak dobrze tutaj działa i sprawia, że co chwilę będziemy go używać. Niech ta scena będzie cały czas takim wezwaniem, apelem i zachętą dla wszystkich, którzy widzą wodę, że to jest naprawdę przełomowy moment. Jeżeli czujecie to bijące serce, to jest serce, które pociąga właśnie w tę stronę. Postanowiłem. W stronę postanowienia pójścia za Jezusem. Chciałbym prosić teraz pastora Tarasa o pytania, wyznania wiary. Bogdanie, miałeś okazję studiować Biblię przez dłuższy czas, znasz jej nauczanie. Oto woda, czy jesteś gotów powiedzieć, w co wierzysz, Tarasie? Bogdan, zadam ci trzy pytania, na które będziesz mógł odpowiedzieć, które będą wyrazem twojej wiary. Otóż pierwsze pytanie. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela i Pana i czy pragniesz prowadzić życie z zbawczej łączności z Nim? Przyjmuję i pragnę. Co powiemy? Chwała Bogu. Amen. 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 Czy przyjmujesz nauki Pisma Świętego, jakie wyrażone są w podstawowych zasadach wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i czy ślubujesz za łaską Bożą prowadzić swe życie zgodne z tymi zasadami? Przyjmuję. Amen. Amen.
Czy pragniesz przyjąć chrzest będący zewnętrznym wyrazem Twojej wiary w Jezusa Chrystusa i zostać przyjęty do wspólnoty Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także wspierać Kościół i jego misję jako wierny szafarz swoim osobistym oddziaływaniem, oddawaniem dziesięcin, darami i życiem w służbę? Tak. Amen. Amen. Bogdanie, zapraszam Ciebie do wody, która jest bardzo orzeźwiająca. Wow. I ta woda jest symbolem nowego życia, które Bóg tworzy w Tobie. My patrzymy na wszystko, co jest wokół i mówimy, to jest realne. Drzewa są realne, ten budynek jest realny. Ale tak naprawdę w tym momencie najbardziej realna jest ta woda i w tej wodzie rodzi się człowiek dla Bożego Królestwa. Jezus powiedział, kto urodzi się z wody i z ducha, będzie w moim królestwie. W twoim sercu, przez wiarę, przyjąłeś słowa Jezusa, a jako wyraz tego jesteśmy w tej wodzie, gdzie zanurzymy starego Bogdana i wynurzymy nowego, narodzonego dla Bożego Królestwa. Niby taka zwykła woda, ale właśnie przez wiarę czynimy te najbardziej realne sprawy. Bardziej realne niż to, co widzimy wokół, bo to przeminie. A moment w tej wodzie, ten nowonarodzony Bogdan, który będzie chodził z Jezusem, to jest Bogdan, który będzie żył dla wiecznego Królestwa. Zatem, Bogdanie, na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa, który posłał nas, żebyśmy głosili Ewangelię, gdzie każdy, kto usłyszy i przyjmie również chrzest. Jezus powiedział, zbawiony będzie ze względu na Twoje wyznanie wiary. Chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Postanowiłem. Nowy człowiek urodził się! Razem na decyzję jednej osoby, 7 odpowiedziało i powiedziało, chcemy pójść za Jezusem. Postanowiliśmy w naszym sercu, że to jest droga, którą chcemy podążać. Nie czekajcie na moment, kiedy wszystko będzie idealne, kiedy sprawy waszego życia tak się poskładają, że ta aureola pojawi się nad waszymi głowami i jak będziecie wchodzić do tej wody, to chóry anielskie będą śpiewać. To nie tak. Czasem jest to zwykła proza życia, ale serce bijące, które odpowiada na Ewangelię, która jest największą siłą, jest największą, sensowną, dającą nadzieję, radość, wiadomością, jaka mogła do nas dotrzeć, że to życie ma naprawdę niezwykły sens. W Jezusie, który jest Bogiem i Stwórcą wszystkiego, który przyszedł na ten świat i mówi, człowieku, tak bardzo Cię kocham. Dzisiaj do Bogdana tak szczególnie, jesteś moim dzieckiem. To są słowa, które płyną z Pisma Świętego. Bóg mówi, wszystko dla Ciebie przygotowałem. Królestwo jest gotowe. Dzisiaj
przyjęcie w niebie z powodu Bohdana, bo urodził się dla Bożego Królestwa. Amen. Ale w takich momentach, kiedy bije serce, ja z tego miejsca uwielbiam apelować, wołając w imieniu Jezusa, przyjdź, bo jest też miejsce dla Ciebie w Jego Królestwie, cokolwiek w Twoim życiu. Jak bardzo by nie było skomplikowane, On ma rozwiązania. On ma rozwiązania na wszystkie historie, jakie napisaliśmy, te gorsze. On ma moc, żeby to wszystko poskładać. Jeżeli czujesz w swoim sercu to pragnienie, to bijące szybko serce teraz. Ja rozmawiałem miesiąc temu z tymi osobami, które powiedziały tak. I wszyscy mówią, no coś się dziwnego działo. Serduchowali wtedy. To jest zwykłe powietrze, jak w każdym innym miejscu, ale niezwykłe jest działanie Ducha Świętego. Jeżeli czujesz to pragnienie, chcesz powiedzieć Jezusowi tak, chcesz przyjąć chrzest, to przyjdź teraz tutaj do przodu, tutaj do tego baptysterium. Nie będziemy Ciebie teraz od razu chrzcić, ale to jest ten moment, kiedy mówisz tak. Nie mówisz tak mi ze względu na to, że stoję w zimnej wodzie, żeby mi ulżyć. Nie, nie. To jest pomiędzy Tobą i Bogiem. To jest Twoje pragnienie, żeby życie się zmieniło. To jest Twoje pragnienie powiedzenia, chcę w świętości, chcę żyć oddychając innym powietrzem, atmosferą Bożego Królestwa. Pewnie nie teraz pierwszy raz Bóg do Ciebie gdzieś woła, mówi, zachęca. To jest pewnie proces, który trwa. Przyjdź tutaj do nas, jak tutaj stoimy. To nie jest dla nas, to jest dla Ciebie. Nie ma nic bardziej realnego jak Boże Królestwo. Wszystko inne przeminie. A Boże Królestwo jest tym, które trwa na wieki. To Jezus nas posłał, żebyśmy głosili dobrą nowinę. To On do Ciebie kieruje słowa. To On sprawia, że Twoje serce się teraz szarpie. Przyjdź tutaj. To jest najlepsza decyzja, jaką możecie podjąć. Chwała Bogu. Amen. 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 Dziękuję. Serce się raduje. Dla takich momentów te wszystkie nabożeństwa, te wszystkie transmisje, cokolwiek się dzieje, po to, żeby ludzie rodzili się dla Bożego Królestwa. Żeby z Jezusem byli gotowi pójść przez życie. I nie tylko życie tutaj, ale przez całą wieczność. Apostoł Paweł napisał, że bylibyśmy pożałowania godni, gdyby to wszystko działo się tylko po to, żeby trochę lepiej nasze życie wyglądało tutaj. Mówi, żyjemy dla Bożego Królestwa. Wierzymy w to, co On powiedział, w całą wieczność. Przyjdź. Jeżeli Jezus mówi do Twojego serca, może jesteś tam, za ekranem i Twoje serce gdzieś tam szarpie, to napisz do nas. Możesz napisać do Nadziei TV, możesz napisać do mnie, pastormarek@gmail.com. Uwielbiam takie wiadomości, kiedy ktoś tam gdzieś z różnych miejsc, czasem dalekich, a czasem zupełnie bliskich, mówi, chcę pójść za Jezusem. To wszystko inne tak zbladło, przestało mieć sens. I tak to właśnie działa. Jezus woła, wszystko inne przestaje mieć takie znaczenie. Przyjdź, jeżeli jesteś jeszcze gdzieś tutaj i chcesz powiedzieć tak Jezusowi. Z przyjemnością patrzę też na twarze tych, którzy już powiedzieli kiedyś, w przeszłości, tak i teraz cieszą się, bo jest ta radość, to jest święto. My się cieszymy, niebo się cieszy. Chwała Bogu. Bardzo dziękuję za Twoją decyzję. Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto przyjdzie za chwilę, bo z jakichś powodów przed kamerami nie chciał wyjść, przyjdźcie do mnie. Powiedzcie o tym, a będziemy z Wami studiować Biblię, żeby to Wasze powiedzenie Jezusowi tak było takie najbardziej świadome. Kończymy nabożeństwo, przynajmniej tę część, bo ja lubię mówić, że nabożeństwo się nie kończy. Całe nasze życie niech będzie nabożeństwem. Zaśpiewamy pieśń Cudowna Boża Łaska. To dzięki tej łasce dzisiaj tutaj jesteśmy, dobre rzeczy się dzieją. A i tak najlepsze wciąż jeszcze przed nami. Zatem Cudowna Boża łaska.
wciąż przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie ojcowski dom. O Boże, dzięki, dzięki Ci za Ciebie uwielbić za ten czas, za ten dzień. Dziękujemy Tobie za Bohdana, do którego serca przemówiłeś i jest naszą wielką radością, że nasza rodzina, Twoja rodzina, Panie, powiększa się. Bardzo dziękuję Tobie za kolejne decyzje, które sprawiają, że przed nami kolejne takie wydarzenia. Dziękujemy Tobie, że pomimo różnych chwil naszego życia, Ty jesteś tym, który nigdy nie zawodzi, który zawsze gdzieś złapie, podtrzyma, podciągnie, zaniesie na rękach jak trzeba. I Panie, bardzo Ciebie prosimy, żebyś te młode w wierze serca w ten sposób nosił, dawał nam mądrość, jak troszczyć się. Bardzo dziękuję, Panie, za ten dzień. Proszę Ciebie o Ducha Świętego, żeby jeszcze bardziej pobudzał nas wszystkich, żebyśmy mieli świadomość, jak blisko jesteśmy spotkania z Tobą, jak niezwykłe jest Twoje Królestwo. Panie, używaj nas i dziękujemy za to, że możemy Ciebie znać, jak niezwykłe to jest w tym smutnym świecie, w którym przyszło nam żyć, ale jak wielką różnicę czyni Ewangelia nawet w tym smutnym świecie. Tak bardzo, Panie, za to dziękujemy i w imieniu Jezusa wołamy, żebyś czynił swoją wolę w naszym życiu. Tobie niech będzie chwała. Amen. Coś mi się jeszcze zaśpiewało? Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jezus.